Dzień dobry. Dzisiaj w moim studiu goszczą dwie panie, Anna Dominiak. Dzień dobry. I Joanna Pankowska. Dzień dobry. Ze Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Udana Adopcja. Tak, zgadza się. Drogie panie, na czym polega wasza praca jako wolontariuszek w schronisku? To ja, tak się podzieliłyśmy, więc ja zacznę. My zaczęliśmy wolontariat w marcu tego roku. Wcześniej byliśmy wolontariuszami, właściwie zakładaliśmy wolontariat w schronisku w Płocku, ale to było z innym stowarzyszeniem. Aktualnie mamy własne, działamy sobie od marca. Mamy pod opieką ponad 60 psów. Naszymi zadaniami jest promocja zwierząt, szukanie im aktywnie domów, wyprowadzanie też na spacery. A staramy się im robić bardzo fajne spacery, więc zabieramy je nad wodę, na dalekie spacery, które trwają nawet do około godziny, tak żeby one mogły się wyrwać po prostu chociaż na chwilę z miejsca, w którym są, trochę odsapnąć. Normalności. Tak, tak, odsapnąć, mieć ten stały kontakt z człowiekiem wtedy, mizianie. No i to, co każdy pies jest inny, więc każdy ma inne potrzeby, więc patrzymy na potrzeby danego psa po prostu na spacerze. No właśnie, bo czym różnią się takie psiaki ze schroniska od tych, które pochodzą na przykład z hodowli, czy tych, które znamy z naszych domów? Znaczy przede wszystkim, jeśli zwierzę pochodzi z hodowli, i jeśli jest to dobra hodowla, gdzie faktycznie hodowcy przykładają wagę do socjalizacji szczeniąt, no to te psy są zrównoważone zazwyczaj. Wymagają pracy dalej, bo z każdym psem trzeba pracować, ale no na pewno w mniejszym nakładzie. Jest łatwiej, tak, bo one nie są po traumach. A psy w schronisku mamy zazwyczaj porzucone, zagubione, których właściciel nigdy nie odnalazł, więc one dalej, no można traktować takie porzucenie. Więc one tęsknią. Są sytuacje, że zwierzęta trafiają do nas z interwencji, gdzie były bite, głodzone, więc często, gęsto się boją ludzi. Często musimy pracować z psami lękowymi, które w ogóle nawet z budy nie chcą wychodzić. Dla nich smycz jest w ogóle przerażająca. No i właśnie wolontariusze też pracują z takimi pieskami, żeby je przygotować do adopcji. I te pieski się otwierają. Szukamy im takich domów, które sobie poradzą. Też zawsze dajemy rady odnośnie dalszego życia tego psa, żeby ludzie byli po prostu na wszystko przygotowani. I żeby ta decyzja o adopcji takiego psa była po prostu bardzo odpowiedzialna. No właśnie, sama mam psa ze schroniska, którego ktoś, gdy był malutkim szczeniaczkiem, miał zaledwie 2 miesiące, prawdopodobnie ktoś wyrzucił z jadącego samochodu w krzaki. To był grudzień, więc można sobie wyobrazić, co ten psiaczek przeszedł. I pomimo tego, że on ma już ponad 2 lata, to do tej pory bardzo gwałtownie reaguje na samochody, rzuca się na nie, szczeka na mężczyzn zwłaszcza, więc domyślam się, że to jakiś mężczyzna niestety zrobił mu dużą krzywdę. Jak pracować z takimi psami, które mają no, traumy, tak, mają jakieś okropne przeżycia i na pewno pewnie rzadko się zdarza, żeby taki psiak był od razu wyszkolony i posłuszny i przyjacielski. Jak przygotować się do adopcji takiego psa? Przygotować do adopcji trudno powiedzieć, ponieważ na pewno nasze spotkania przedadopcyjne w tym momencie 2, ale gdy pies potrzebuje, żeby tych spotkań było więcej, to wtedy zalecamy więcej takich spotkań, przygotowują do adopcji. Ponieważ na spotkaniach przedadopcyjnych zazwyczaj dużo rozmawiamy i opowiadamy o psie, o jego potrzebach, o tym, w jaki sposób on się zachowuje i jak może zachowywać się w domu po adopcji. Więc najlepiej, żeby osoba, która chce adoptować psa, uczestniczyła z dużym zaangażowaniem w tych spotkaniach, żeby słuchała wolontariuszy, ponieważ my, spędzając z psem bardzo dużo czasu, wiemy, jaki on jest i jakie są jego potrzeby i w jaki sposób on może reagować po przyjściu do domu. A jak może reagować taki pies? Może reagować
lękiem, kiedy zostaje sam w domu. Może niszczyć w domu. Może się załatwiać w domu, ponieważ do tej pory załatwiał się w boksie. Może nie chcieć wychodzić na spacery. Może być zbyt radosny, kiedy właściciel wraca do domu, więc tych zachowań może być całe mnóstwo. Wszystko zależy od pieska. Bo dokładnie. Pewnie, tak jak ludzie, tak i psy mają różnego rodzaju charaktery. Tak. Opisywałyście ostatnio u siebie na profilu taką smutną historię Leopolda, którego ktoś adoptował i właściwie od razu oddał, podając taką... Podając kuriozalną wręcz przyczynę, że pies siusiał, tak? Po prostu siusiał w domu. Jak wpływa taka sytuacja na psa, kiedy on musi z powrotem wrócić do schroniska? Znaczy, przede wszystkim ten pies się znowu staje porzucony, tak? On poszedł do domu, w domu są skrajnie inne warunki, tak? Bo w schronisku mamy ciągły hałas. Ciągle coś się dzieje, chodzą ludzie, psy inne szczekają. Ciągle jest coś. Jest to środowisko bardzo przebodźcowane, przez to też stresujące. A jak ten pies idzie do domu, no to tam już jest spokój, tak? Tylko że on nie wie, czego ci ludzie od niego oczekują, bo on ich nie zna. Bo byli na przykład na 2-3 spotkaniach przedadopcyjnych, no ale to jest mało, żeby jeszcze tą więź nawiązać. Bo więź z psem trzeba budować. Więc potrzeba czasu na to, żeby nawiązać tą relację z psem. Ale to jak w każdej relacji, nawet międzyludzkiej, dokładnie. Tak? Jak się poznajemy, też nie wiemy, czego oczekiwać od drugiej osoby. Musimy się przyzwyczaić i chyba z psem jest podobnie. I teraz jak taki pies nam wróci z powrotem do schroniska, no to on no jest... skrzywdzony jest, no po prostu. No, można zobaczyć Leopolda na naszym fanpage'u, jak leży na budzie i jest po prostu... smutny. No, no widok jest tragiczny wręcz, bo po prostu inne psy szczekają. Z tyłu jest Leszek, psiaczek, który też czeka na dom. On tam podskakuje, obszczekuje, a Leopold w ogóle nie reaguje na nic. I nie ma chęci do życia. Rzeczywiście, to tak wyglądało z boku, kiedy patrzyłyśmy, nie podchodziłyśmy jeszcze do boksu. Bo też nie chciałyśmy dodawać mu teraz tych bodźców. Chciałyśmy zobaczyć, jak się zachowuje po zwrocie. I on po prostu nie miał chęci do życia. I po tym psie było to widać. Było to widać w oczach, było to widać w tym, że on leży, że w ogóle te psy, które są dookoła, nie powodują u niego żadnej reakcji. I on się zachowuje tak, jak skrzywdzona istota, najzwyczajniej w świecie. Ja myślę, że w ogóle problem w nas ludziach jest taki, że my traktujemy nadal zwierzęta przedmiotowo. Tak, nie jako jednostki. Nie jako istotę, nie jako jednostkę. Która ma też uczucia. Która ma swoje potrzeby, która ma swoje uczucia, która reaguje. I do momentu, kiedy tego nie zmienimy, to będziemy mieli takie sytuacje. I nawet nie próbujemy starać się zrozumieć tego psa i tego, jakie on emocje odczuwa w danym momencie, bo nie oszukujmy się, jeśli pies trafia do adopcji, trafia do nowego miejsca, on też to przeżywa, więc dla niego to jest zupełnie nowa sytuacja. On też się tego wszystkiego musi nauczyć, a na to potrzeba czasu. My też, tak samo jak ludzie, jeśli trafiamy do nowego środowiska, gdzie nie mamy wsparcia, nie znamy nikogo, to też zazwyczaj w pierwszej kolejności obserwujemy, reagujemy nerwowo i tak dalej, bo to jest normalne, bo próbujemy się przystosować do danej sytuacji. No i dajmy zwierzętom też na to szansę. Potrzeba więcej empatii wobec nich. A powiedzcie, dlaczego warto zaadoptować właśnie takiego psiaka ze schroniska, a nie jakiegoś rasowca? Tych powodów to jest bardzo dużo, ponieważ tu zetkniemy się po tym czasami trudnym okresie z bezwarunkową miłością na pewno. Ponieważ my wiemy jako wolontariusze, jak psy reagują na nas, jaką miłością, jaką radością otaczają nas, kiedy się pojawiamy u nich 2 razy w tygodniu na tą godzinkę, więc to jest chyba taki główny powód. Jak każda żywa istota, miłością odwzajemniają. Dokładnie. Poza tym, w przypadku miłości. Tak. Prawda jest taka, że też ratujemy tego psa czy kota, bo zmieniamy mu też warunki no, na lepsze, tak? Czyli on już ma regularne spacery, regularny kontakt z człowiekiem.
poznaje nowe rzeczy. Do nas, jak osoby, które adoptowały od nas psy, jak wysyłają nam filmiki, że pies był w Austrii. Nad morzem, w górach. Teraz pojechaliśmy sobie w Karkonosze. Boże, czy ten pies więcej podróżuje od nas? Tak, i to jest zawsze dla nas taka radość, zobaczyć te filmiki, te zdjęcia psów, które gdzieś podróżują, albo nawet są to najzwyklejsze zdjęcia w domu na kanapie, że on w końcu leży na kanapie, albo ma swoje legowisko. Ostatnio mieliśmy taką wspaniałą adopcję Cezara. Ludzie przyjechali do nas z bardzo daleka, chyba z Wałbrzycha, tak? Nie jestem pewna o miejscowości, ale tak mi się wydaje. I tam Cezar ma legowisko w każdym pokoju. Dostał swój basen, który jest codziennie napełniany świeżą wodą. Jest rozpieszczany na potęgę. Tym bardziej mu się należy, bo jest seniorem. I jako senior już do nas trafił, więc prawdopodobnie ktoś sobie nie poradził już ze starym psem. Mhm. Więc nas to bardzo cieszy. No ja przyznam szczerze, że mój pies w każdym pokoju ma swoją kanapę. Ekstra. I pomimo tego, że codziennie muszę zbierać niemal poduszkę jego sierści, to i tak jest mega fajnym przyjacielem. To są kłaczki pełne miłości. Pięknie nazwane. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Naszych słuchaczy, widzów i czytelników zachęcamy oczywiście do odpowiedzialnych, przemyślanych adopcji, a psiaki na pewno odwdzięczą się ogromną przyjaźnią, miłością i będą przyjaciółmi na całe życie. Ich życie. Dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi były Anna Dominiak i Joanna Pankowska. Dziękuję.